Halo siemanko, witajcie na kanale Terasfera, ja jestem Paweł. A ja jestem Monika. A ten gościu za nami to nasz kamper van Ciapek. Wiele domów zbudowaliśmy, wyremontowaliśmy, ale jest to nasz pierwszy dom na kółkach, który zbudowaliśmy własnymi rękoma. No i to właśnie on będzie głównym bohaterem dzisiejszego awantura. Zapraszamy. Zapraszamy. Na bazę wybraliśmy Mercedesa Sprintera 313 CDI rocznik 2016. Auto ma przejechane około 290 tysięcy kilometrów. No i mam nadzieję, że jeszcze przynajmniej drugie tyle przejedziemy. Jest to model L3H2, 6,80 m długi, 2,70 m wysoki, część mieszkalna 4,30 długa i 1,89 m wysoka. Co daje nam całe 8 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej, słuchajcie. Auto posiada dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe w postaci metalowych nakładek i zamku. Są one umieszczone na każdych drzwiach. Mamy również kamerę cofania, co ułatwia nam manewrowanie naszym ciapkiem w dosyć ciasnych miejscach, gdy szukamy jakiejś fajnej miejscówki. A prezentację zaczniemy od tej kontrowersyjnej ściany grodziowej. Dlaczego ona jest kontrowersyjna? Bo wielu z Was pytało, dlaczego ją zostawiamy? Dlaczego nie usuwamy? Dlaczego nie chcemy powiększyć sobie tej przestrzeni? My podjęliśmy tę decyzję świadomie. Świadomie chcieliśmy oddzielić część samochodową od części mieszkalnej. Monika już Wam zaczęła opowiadać trochę o ścianie grodziowej, więc ja może trochę dokończę ten temat w naszej kabinie. A więc ścianę grodziową zamontowaliśmy jeszcze z jednego powodu, a mianowicie bardzo tutaj w zimę się oziębia to pomieszczenie, no bo jest całe oszklone, a w lato bardzo się nagrzewa. No i żeby nam te temperatury nie przychodziły do części mieszkalnej, właśnie zdecydowaliśmy się na tą ścianę grodziową. Spełnia ona również dodatkowe jakieś walory bezpieczeństwa, no bo moim zdaniem najłatwiej jest włamać się do samochodu przez szybę, no bo taką szybę jest bardzo łatwo zbić. No i chwila, moment, jesteśmy w środku. A przy takiej konfiguracji, jaką my zastosowaliśmy, no czujemy się trochę bardziej bezpiecznie. Kabina w Mercedesie jest bardzo wygodna, jest przestronna, jest bardzo wygodna pozycja podczas kierowania, także no jest to samochód stworzony do długich dystansów. Niedużo tutaj zmienialiśmy, Monika zrobiła pokrowce, oczywiście musiała dodać trochę kolorów. No i tutaj jeszcze mamy kolejne zastosowanie dla naszej ściany grodziowej. Zbieramy trofea z naszych podróży. Na razie mamy Walię, naszą trasę NC500, Szkocję. Jak wiecie, każde miejsce jest na wagę złota w vanie, dlatego wykorzystujemy również schowki, które mamy pod siedzeniem w naszej kabinie. I tak oto w pierwszym schowku trzymamy nasze rzeczy rowerowe, jakieś tam bushcraftowe, a w tym schowku umieściliśmy Webasto, dzięki któremu mamy ogrzewanie w zimę i jest nam ciepło. Wyjście z Webasta z nawiewem ciepłego powietrza umieściliśmy na ścianie grodziowej, tutaj w tym miejscu, a tutaj zamontowaliśmy panel sterowania, dzięki któremu możemy ustawiać temperaturę w naszym vanie. No i jeszcze mamy do tego pilota, także w łóżeczku, jak jest nam zimno, możemy sobie włączyć ogrzewanie rano, jak również możemy je wyłączyć. Ciapek nasz wyposażony jest również w klimatyzację. Długo szukaliśmy Mercedesa z klimatyzacją. W Anglii strasznie ciężko znaleźć taki model. Nam się udało, jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi, bo nie wyobrażamy sobie podróży w Hiszpanii, we Włoszech, w Grecji przy 40-stopniowym upale bez klimatyzacji. Zanim przejdziemy do części mieszkalnej, chciałbym Was jeszcze zaprosić na chwilę na tył samochodu, gdzie pokażę Wam nasz bagażnik. Zapraszam do mojego królestwa. Tadam! A oto i nasz bagażnik. Dosyć duży, prawda? Pewnie zastanawiacie się, dlaczego to łóżko mamy zamontowane tak wysoko. Otóż bardzo uwielbiamy jeździć na rowerach górskich i właśnie po lewej stronie bagażnika kładziemy nasze rowery, które podróżują z nami w każde miejsce. Na tej ścianie zbudowałem naszą elektrownię. No i co my tutaj mamy? Na pierwszy plan wchodzi nasza bateria LiFePO4
200 amperogodzin, ładowana jest z paneli słonecznych o mocy 400 W, które oczywiście znajdują się na dachu. Z tyłu jest przetwornica, dzięki czemu mamy 220 V w naszym ciapku. Nad całością naszej instalacji elektrycznej czuwa dzielnie kontroler ładowania EPWR 40-amperowy, a w razie sytuacji awaryjnej, gdybyśmy, nie daj Boże, nie mieli przez tydzień słońca, to mamy również takie urządzenie, które nazywa się separator i dzięki niemu podczas jazdy samochodem możemy dodatkowo ładować naszą baterię. A z drugiej strony jest nasza instalacja hydrauliczna. Mieści się tam pompa ciśnieniowa, SureFlow, jak i zbiorniczek wyrównawczy. Cały ten układ połączony jest do naszych zbiorników, które Wam zaraz pokażę. Na tej ścianie również zamontowałem kilka rzeczy, które uważam, że każdy van lifer, każda osoba, która posiada campervana, powinna mieć to pod ręką. A jest to składana piła, siekiera, szpadel, wąż do napełniania wody, 10 metrów, rozkładane wiaderko. To są takie specjalne najazdy, które umożliwiają wyjazd z błota. Na szczęście jeszcze nie testowałem. Mam tam również wkrętarkę, mam jakieś narzędzia do naszych rowerów, żebym mógł naprawić je podczas naszych podróży rowerowych. Z tyłu natomiast zrobiłem półkę. Chciałem jak najbardziej wykorzystać całą przestrzeń tego bagażnika, no i właśnie dzięki niej możemy tutaj sobie teraz układać nasze bardzo wygodne krzesła, które Wam później pokażemy. No a pod spodem nam wchodzi dodatkowy pojemnik, w którym możemy składować ubrania, na przykład zimowe podczas sezonu letniego. Tu mam również taki jeszcze organizer, w którym trzymamy chemię do toalety. Mam tutaj jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy do moich przygód bushcraftowych. Jeszcze jedną rzecz, którą każdy powinien mieć, to jest gaśnica. W razie wybuchu jakiegoś niekontrolowanego pożaru warto ją mieć, wydaje mi się, właśnie w bagażniku, bo najczęściej awarii ulegają przetwornice. No, że ona jest tutaj niedaleko, dlatego postanowiłem ją właśnie umieścić w bagażniku. Mam do niej łatwy dostęp i mogę szybko ugasić pożar. Na drzwiach zamontowaliśmy jeszcze takie schowki po obydwu stronach. Trzymamy tutaj jakieś rzeczy potrzebne, nie wiem, jakieś zabezpieczenia do naszych rowerów, żeby nic się tam w środku nie przesuwało. Jakieś tam rękawiczki i jeszcze nie wiem, co tu będziemy jeszcze kładli, w sumie nowa rzecz, także będziemy testowali. Na tej ściance mamy również gniazdo 12 V. Mamy tutaj dwa haczyki, na których możemy zawiesić nasze plecaki. No i dobra, ja sobie tutaj gadam, ale pewnie chcielibyście zobaczyć, jak ten bagażnik wygląda, jak już jest cały zapakowany, czy to jest naprawdę takie funkcjonalne, czy nie. A więc wszystko dla Was, moi widzowie. Tada! Zrobione. Sam się zapakował. No, ściapek jest tak cudowny, że się sam pakuje na nasze podróże. Tak się rwie, żeby gdzieś wyjechać. Nie no, ale tak serio, chciałbym Wam właśnie pokazać, jak to wszystko wygląda już po zapakowaniu. Także mieszczą się tu dwa rowery, tak jak Wam mówiłem. Na górze mamy krzesła, mamy stolik na jazdy, mamy tutaj jeszcze następny organizer, mamy gitarę oczywiście, gitara musi być. No i jeszcze jedną rzecz bardzo chciałbym Wam polecić. Tutaj mamy myjkę na rowery, świetnie się sprawdza do mycia rowerów, ale nie tylko. W upalne dni świetnie służy jako prysznic zewnętrzny. Słuchajcie, rewelacja, można się schłodzić, opłukać nogi po wyjściu z morza. Super sprawa. Zasobnik 15 litrów, myjka na 12 V, przewód bardzo długi jest, także można ją sobie wyciągnąć nawet przed wana i spokojnie wziąć prysznic. Bagażnik bagażnikiem. Ale podczas każdej budowy campervana przychodzi taki moment, że musimy wyciąć otwory. Nie ukrywam, że jest to naprawdę ciężkie zadanie, ale po kolei. Tutaj zainstalowaliśmy wlew na wodę białą. Pod spodem auta mamy zbiornik 73-litrowy. Zbiornik na wodę szarą jest z przodu auta, centralnie pod otworem od naszego boilera. Obydwa zbiorniki są dedykowane dla Mercedesa Sprintera.
Tutaj jest wlew do tankowania gazu, pod spodem jest zbiornik 16-litrowy i z tego właśnie miejsca poprowadziłem pod autem całą instalację gazową. A co zasila nasza instalacja gazowa, to Wam pokażę już w środku. Kolejnymi otworami, które musiałem wyciąć, są to te dwa otwory na okna. Zdecydowaliśmy się na okna dedykowane do kamperów. Mają one szybę zespoloną, co gwarantuje nam dobrą izolację termiczną. A ostatni otwór to jest otwór na wentylację od naszego bojlera firmy Truma. O, i właśnie tutaj się on mieści. No dobra, starczy już tych wiadomości, tych informacji technicznych, bo Monika już czeka na Was w środku, żeby Wam pokazać wnętrze naszego campervana. Także chodźcie, idziemy do niej teraz. No to ja zapraszam Was do naszego kampera do środka. Jak w każdym domu, tak też w naszym domku na kółkach znajduje się przedpokój. Jest to malutki przedpokój, ale spełnia swoją funkcję. Mamy tutaj wieszak na ubrania. Lubimy spędzać czas aktywnie, więc chcieliśmy mieć takie miejsce, gdzie możemy szybko zostawić buty, powiesić mokrą kurtkę, więc tutaj do tego nam to służy. Tutaj jest schowek na jakieś różne pierdołki. Mamy też szafeczkę na buty, tutaj na dole. Tu zrobiliśmy sobie taką wycieraczkę, a w tym kąciku mieści się fajnie kosz na śmieci. Żeby wykorzystać każde miejsce, zamontowaliśmy sobie też tutaj taki organizer. Są takie tutaj woreczki, które akurat nam służą jako miejsce na kapcie. Następnym pomieszczeniem jest łazienka. Te oto kolorowe drzwi do niej właśnie prowadzą. Łazienka jest całkiem spora. Jest ona na bazie domowego brodzika o wymiarach 100 cm na 70. Chcieliśmy, żeby była troszeczkę większa, żebyśmy nie musieli wystawiać tej oto toalety na zewnątrz podczas brania prysznicu. Jest to toaleta chemiczna. Mieści się w niej 15 litrów czystej wody, 21 litrów nieczystości, plus 5 kg waży sama toaleta, więc to jest około 20-25 kg. Więc przy każdym prysznicu, gdybyśmy musieli wystawiać ją na zewnątrz, no nie byłoby to zbyt komfortowe. Tutaj jest bateria. Jest to mała bateria bidetowa. Nie dość, że jest bardzo ładna, pasuje do naszej łazienki, to jeszcze ma tutaj taką funkcję, dodatkowy przycisk, którym możemy zatrzymać albo otworzyć dopływ wody, oprócz tego regulowanego przycisku tutaj. Dzięki temu możemy oszczędzać wodę, bo w każdej chwili można to włączyć i wyłączyć. Tu są różne wieszaki, na ręczniki, tutaj na jakieś żele. Ściany pokryliśmy taką wykładziną winylową, przykleiliśmy ją na klej. Świetnie się to sprawdza, dobrze się to czyści. No i światło mamy dotykowe, więc tak się je zapala albo gasi. Jak pewnie zauważyliście, w łazience nie mamy okna, ani żadnego wentylatora dachowego itd. Ale za to mamy tutaj taki innowacyjny wentylator Hart 2021, który sami wymyśliliśmy. Dodatkowo są tam takie trzy wentylatorki pomocnicze na dole, które sobie świetnie dają radę z wywietrzeniem powstałej pary podczas brania prysznica. A z łazienki wiedzie bardzo krótka droga do kuchni. Kuchnia jest malutka, ale tylko pozornie. Nie chcieliśmy, żeby zajmowała nam dużo miejsca, kiedy nic w niej nie robimy, ale jeżeli chcemy w niej gotować, to szybko możemy sobie powiększyć tą przestrzeń poprzez te rozkładane blaty. Blaty są dębowe, o grubości 20 mm, zaolejowane. Tutaj w rogu znajduje się zlew, który też jest przykrywany taką drewnianą deską, więc daje to nam jeszcze większą przestrzeń. Możemy tutaj sobie gotować obydwoje. A jeżeli chcemy używać zlewu, to po prostu tą deskę sobie możemy zdjąć. No i wtedy możemy sobie tutaj zmywać naczynia. Bateria jeszcze jest taka przedłużana, ma wyciągany wężyk. Oczywiście zarówno w kuchni, jak i w łazience mamy ciepłą wodę, którą ogrzewamy bojlerem Truma, który znajduje się tutaj pod zlewem. Tutaj są włączniki. Jest to bojler gazowo-elektryczny, więc mamy włącznik na prąd i włącznik na gaz.
Nasza instalacja elektryczna jest tak wydajna, że najczęściej grzejemy wodę prądem, także za darmo. A tutaj jeszcze w tym kąciku pod zlewem, oprócz trumy, mamy taki schoweczek, w którym są zamontowane koszyki, jakieś ściereczki, worki na śmieci i różne takie gadżety. Tam z tyłu mamy zawory od gazu. Jeden jest właśnie do trumy, a drugi jest do kuchenki. No i tutaj na dole w podłodze jest taki wentylatorek, który jest zabezpieczeniem na wypadek, gdyby ulatniał się gaz. Wtedy gaz idzie do dołu oczywiście, bo jest cięższy od powietrza, no i po prostu wylatuje sobie na zewnątrz. Gazem zasilana jest również nasza kuchenka. Jest to kuchenka dwupalnikowa z piekarnikiem. Na który to ja się bardzo uparłam. Paweł był troszeczkę przeciwny, bo twierdził, że zajmie nam to dużo miejsca, ale teraz obydwoje uważamy, że był to strzał w dziesiątkę, bo dzięki temu piekarnikowi możemy szybko przyrządzać zdrowe jedzenie, pomijając pizzę oczywiście, która często gości na naszym stole. Ale jeżeli byśmy chcieli się zdrowo odżywiać, to nie musimy smażyć, gotować, możemy też uniknąć tych wszystkich nieprzyjemnych zapachów i tej pary wydobywającej się podczas gotowania. No a piekarnik właśnie pozwala nam szybko przyrządzić zdrowe jedzenie. A miejsce pod piekarnikiem wykorzystaliśmy na taką dużą szufladę, zabezpieczoną haczykiem. I mamy tutaj miejsce na różne produkty spożywcze, na jakieś słoiki, jakieś puszki. Można tutaj naprawdę bardzo dużo nałożyć. Skoro już jesteśmy przy szufladach, to tutaj znajduje się kolejna, w której mamy jakieś sztućce, deski do krojenia, takie różne drobiazgi. Wszystkie szuflady robiliśmy na taki starodawny sposób. Są one montowane na takich po prostu drewnianych listwach. I jest to bardzo funkcjonalnie, świetnie się sprawdza. A pod tą szufladą znajduje się nasza lodówka. Jest to lodówka 75-litrowa z zamrażalnikiem, dzięki czemu możemy sobie trzymać tutaj lód do drinków. Jest to lodówka kompresorowa. Kompresor jest oddzielnie, znajduje się on tutaj w schowku, dzięki czemu jest ta lodówka głębsza, no bo kompresor nie zajmuje miejsca z tyłu. No a tutaj mamy oczywiście kolejny innowacyjny wentylator do kompresora od lodówki. No jak wiecie, w campervanie każde miejsce jest na wagę złota, więc żeby to miejsce wykorzystać, zamontowaliśmy tutaj taką rurkę z haczykami, na których możemy sobie odwieszać kubeczki na przykład. Tutaj mamy jakiś worek na chleb, tu jakieś są łyżki, płyn do mycia naczyń. Dzięki temu możemy zaoszczędzić to cenne miejsce na blacie. A tutaj nad kuchenką jest taki organizer na przyprawy. Są one tak magnetycznie zaczepione. Nie spadają podczas jazdy. Dobrze się to trzyma, są pod ręką, podczas gdy gotujemy. No i znowu zaoszczędzają nam to miejsce w szafkach i na blacie, także się świetnie to sprawdza. Ściany w kuchni wykończyliśmy takimi kafelkami. Nie jest to oczywiście prawdziwa glazura, są to kafelki plastikowe, samoprzylepne. Kolory i te wzory skojarzyły nam się z Hiszpanią, którą bardzo kochamy, dlatego takie właśnie wybraliśmy. Dodatkowe miejsce do przechowywania kuchennych rzeczy mamy w tych wiszących szafeczkach. Są one ręcznie malowane. Tutaj mamy mapę świata kojarzącą się tak z naszymi podróżami. Tu są jakieś azteckie wzory. Ogólnie jesteśmy miłośnikami wszelkiego folkloru, czy to polskiego, czy to hiszpańskiego, południowoamerykańskiego, dlatego tyle jest w naszym kamperze kolorów i różnych wzorów. No i w tych szafkach tutaj mamy jakieś herbaty, kawy, różne przyprawy, naczynia. No i tutaj jakieś kubeczki, szklaneczki i takie różne rzeczy. Jak widzicie, nasze drzwiczki w szafkach nie mają tutaj dodatkowych teleskopów, a dlatego, że zastosowaliśmy takie specjalne zawiasy, które po prostu trzymają te drzwiczki po otwarciu.
Nie opadają one na dół, na głowę i świetnie się to sprawdza. Zabezpieczeniem są magnesy, żeby drzwiczki nie otwierały się podczas jazdy. No i z kuchni zapraszam Was do naszej strefy wypoczynkowej, w której znajdują się tutaj dwa siedziska, dwie takie kanapy. Jedna jest taka jednoosobowa, tutaj mamy dwuosobową, spokojnie dwie osoby mogą sobie usiąść. Oprócz tego, że możemy sobie tutaj siedzieć i odpoczywać, mamy jeszcze tam pod spodem schowki. Możemy je otwierać tak od góry. No i tutaj w tej połowie trzymamy takie rzeczy, które rzadko używamy, jakieś miski, jakieś butelki z wodą i nie ma problemu, żeby wyjmować je tutaj od góry, bo nie trzeba robić tego często. Ale w tej drugiej części mamy jeszcze sprzęty kuchenne. I Paweł zrobił mi tu taką piękną szufladę, żebym mogła łatwo wyciągać i łatwiej sobie tutaj posegregować jakieś garnki, patelnie i tego typu rzeczy. Jest to dużo łatwiej dostępne niż wyciąganie tak od góry. Siedziska zrobiliśmy z takiej 10-centymetrowej pianki memory foam, która jest bardzo wygodna. Na to uszyłam pokrowce, które są tutaj zapinane na suwak, więc można je w każdej chwili zdjąć i uprać, jeżeli się zabrudzą. No i całość wykończyliśmy poduszeczkami, żeby można było się wygodnie oprzeć. No jak są siedziska, no to oczywiście musi być też stolik, przy którym można usiąść. Nasz stolik rozkłada się bardzo prosto, jest on wykonany z blatu, takiego jak blaty w kuchni, dębowy, 20-milimetrowy, olejowany. A pod stolikiem znajduje się kolejny schowek. Jest on bardzo duży, ale trochę trudno dostępny. Dlatego też trzymamy tam takie rzeczy, które rzadko wyjmujemy. Jakieś dodatkowe koce, dodatkową pościel, czy jakieś gry na przykład. Z tej strony stolika mamy gniazdko na 220 V. A z drugiej strony mamy czujnik gazu. Jest to czujnik, który wykrywa zarówno gaz z naszej instalacji, jak też różnego rodzaju gazy narkotyzujące, usypiające, które czasami, jak wiecie, złodzieje wpuszczają do wana, żeby po prostu ludzi uśpić i włamać się wtedy. Więc ten czujnik zapewnia nam dodatkowe bezpieczeństwo. Jak już Paweł wcześniej wspominał, nasze łóżko jest dosyć wysokie ze względu na te rowery, które mamy w bagażniku, ale też dzięki temu, że jest wysokie, możemy tutaj sobie, mogliśmy zrobić sobie dodatkowe schowki. I tak z jednej strony jest mój schowek, w którym trzymam jakieś kosmetyki, suszarki do włosów i takie różne duperele, a z drugiej strony jest Pawła schowek, w którym jest też zainstalowane gniazdko na 220 V. Paweł przechowuje tutaj sprzęt, różne ładowarki, kable. Może sobie tam wszystko schować, podłączyć do ładowania, dzięki czemu nie mamy tego wszystkiego porozrzucanego po wanie. No i łatwo jest utrzymać porządek. A na tej ścianie mamy taki dodatkowy organizer, który zrobiliśmy ze zwyczajnej listwy, na której zawieszone są takie lniane woreczki z Ikei. Możemy tutaj odłożyć klucze, telefon, okulary. Wcześniej było tak, że odkładaliśmy po przyjściu do wana, odkładaliśmy to wszystko na blat, po czym chcieliśmy przygotować sobie posiłek i okazywało się, że mamy bałagan na blacie, trzeba znowu to wszystko sprzątać i przekładać. No i dzięki temu organizerowi mamy wszystko uporządkowane, wszystko jest w jednym miejscu, nie musimy tych rzeczy szukać. I mamy ład i porządek, a nad całym tym porządkiem czuwa tutaj nasza jaszczurka, pilnuje kluczy i wszystkich drobiazgów. Z takiego woreczka zrobiliśmy też sobie kwietnik na nasz piękny kwiatek, który nie potrzebuje dużo wody i pięknie rośnie. A kwiatek dyskretnie tutaj nam zakrywa cały panel sterowania. Są to wszystkie włączniki do świateł. Tutaj nam pokazuje, ile mamy prądu. Mamy tutaj gniazdko na 12 V. I tu jeszcze są dwa gniazdka USB. Tutaj znajduje się czujnik wody czystej i wody szarej. A tutaj mamy włącznik do przetwornicy.
No i oczywiście kolejne miejsce wykorzystane. Wcześniej mieliśmy ten koszyk po prostu postawiony na półce, ale nie mieliśmy gdzie trzymać książek, więc wymyśliliśmy sobie taką półeczkę. Dzięki temu książki mamy pod spodem, a tutaj mamy miejsce na koszyk, na jakieś drobiazgi. Całe to pomieszczenie jest oświetlane takimi światełkami LED-owymi. No i dodatkowo mamy jeszcze światło naturalne, które się przedostaje przez te nasze okna. Mają one tutaj plisowaną żaluzję, która też spełnia taką funkcję termiczną. A od góry sobie możemy zasunąć moskitierę. Okna świetnie się sprawdzają, nie ma kondensacji, nie osiada na nich żadna para. Przetestowaliśmy je już w różnych warunkach i naprawdę, naprawdę są świetne. Drugie małe okno mamy tam przy łóżku. Jak się budzimy, to mamy widok na nasze jakieś piękne miejscówki. Możemy od razu sobie odsłonić i podziwiać widoki. No, a całość tutaj ozdobiłam takimi zasłoneczkami. Nie pełnią one żadnej funkcji, oprócz tej funkcji ozdobnej. Dodatkowe źródło światła daje nam też nasz wentylator, który jest tutaj zamontowany w suficie. Jest to wentylator Fiama. Posiada on dwie funkcje. Jedna wpuszcza świeże powietrze z zewnątrz do środka, ale też możemy przełączyć na taki wyciąg, który wysysa powietrze ze środka i wypuszcza je na zewnątrz. Zarówno sufit, jak i część ścian wykończyliśmy takimi panelami sosnowymi. Sufit jest polakierowany, a ściany pomalowane są farbą. Jak widzicie, tutaj widać jeszcze takie wkręty. Chcieliśmy, żeby to miało taki surowy wygląd, nie było takie bardzo wygładzone, błyszczące, wypolerowane, tylko żeby było matowe i takie troszeczkę surowe. A na podłodze mamy wykładzinę winylową, która jest w kolorze drewna, tak żeby pasowała do naszego sufitu i drewnianych blatów. A tutaj przy łóżku zrobiliśmy sobie taką dodatkową półkę. Wykorzystaliśmy do tego blat dębowy, taki jak w kuchni. Skróciliśmy troszeczkę materac, bo nie jesteśmy zbyt wysocy, więc mogliśmy sobie na to pozwolić. No i dzięki temu mamy to dodatkowe miejsce. Materac też nie jest tak mocno tutaj wysunięty, nie jest to pomieszczenie takie bardzo klaustrofobiczne. No i możemy sobie tu czasami coś odstawić, na przykład kubek z herbatą, coś odłożyć. Także świetnie się to sprawdza. No i wreszcie po zwiedzeniu całego vana jesteśmy w naszej sypialni. Nasza sypialnia to łóżko o wymiarach 190x150. Materac jest 20-centymetrowy, zrobiony z takiej gąbki memory foam. Jest on bardzo wygodny, bo jak wiecie, najwięcej czasu spędzamy śpiąc, no i w butach, więc jedno i drugie musi być bardzo wygodne, więc zadbaliśmy o to, żeby nasze łóżko było tak wygodne jak w domu i powiem szczerze, że jest dużo bardziej wygodne niż w domu. A jak jesteśmy w sypialni, to jest oczywiście też garderoba, która znajduje się tutaj, z tej strony. Zainstalowaliśmy tutaj rozsuwane drzwi, żeby nie trzeba było je tutaj otwierać na łóżko, więc jest to bardzo wygodne. Szafa jest troszeczkę opuszczona do dołu, tam w bagażnik, więc naprawdę można tam włożyć bardzo dużo rzeczy. Tutaj na tej wąskiej górnej półce mamy różne takie pojemniczki, w których trzymamy sobie na przykład bieliznę, jakieś skarpetki i drobne różne rzeczy. Jedna strona jest moja, ta z brzegu, a ta trudniej dostępna jest Pawła, bo on jest taki bardziej wygimnastykowany. No i tutaj mamy jeszcze dwie dodatkowe lampki nocne. Można je włączyć i wyłączyć tutaj takim przyciskiem. Fajnie się to sprawdza, jeżeli chcemy sobie poczytać na przykład w łóżku. Można sobie światłem sterować na różne strony. Po prostu skierować tam, gdzie jest nam ono akurat potrzebne. No i jeżeli chcemy iść spać, można po prostu wyłączyć. A cały materac opiera się na takim stelażu, który też zakupiliśmy w Ikei. Są to po prostu takie drewniane deseczki. Nie jest to jakaś taka jedna płyta w całości. Dzięki temu zapewnia nam to wentylację. Nie mamy tutaj pod materacem żadnej wilgoci, żadna para tam nie osiada, więc świetnie się to sprawdza. Polecamy. No i tutaj przy łóżku mamy jeszcze taką półeczkę. Jest to takie miejsce, gdzie możemy odłożyć rzeczy przed położeniem się spać. Czy to telefon, czy książkę, czy postawić sobie wodę w butelce.
ozdabia to półkę. Kolejny kwiatek, który pięknie rośnie i nie potrzebuje dużo wody. W sumie to w ogóle nie potrzebuje wody, bo jest sztuczny. No i to by było na tyle w dzisiejszym awanturze. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o naszym kamperowaniu. No i dajcie też znać, czy też marzycie o budowie kampera, czy marzycie o van life'ie, bo jeżeli tak, to uwierzcie, naprawdę warto. Tak, podróżowanie kamperwanem jest niesamowite. Szukanie nowych miejsc, spotykanie nowych ludzi, no to po prostu trzeba przeżyć. Jest to niesamowita czasami dawka adrenaliny również. Daje poczucie wolności. Tak, jest bardzo uzależniające. Bardzo. No i marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia i uwierzcie, niemożliwe nie istnieje. My możemy być tylko tego przykładem, bo zbudowaliśmy naszego campervana dosłownie na ulicy, bez żadnych specjalistycznych narzędzi. No i jak widzicie, udało się. Tak. Także gdybyście chcieli skorzystać z naszego doświadczenia, to zapraszamy na nasz kanał, na playlistę Budowa Kampera. Tak, tam znajdziecie całą naszą historię, pokazujemy tam, jak krok po kroku budujemy naszego campervana. Zapraszamy również na naszą stronę internetową, gdzie znajdziecie trochę różnych też artykułów na temat budowy kampera i na temat naszych podróży, www.terasfera.pl. Dokładnie, wpadnijcie na naszego Facebooka, na naszego Instagrama. No i subskrybujcie nasz kanał. Dokładnie. Także to by było na tyle dzisiaj. To by było na tyle. Zapraszamy za tydzień. Dokładnie, zapraszamy za tydzień. Nie zapomnijcie nam powiedzieć, co myślicie o naszym ciapku. No i do soboty. Trzymajcie się. Pa. Hejka, pa.